Dzisiaj ten uniwersytet tutaj w Gminnym Centrum Kultury i Sportu obchodzi swój jubileusz 15-lecia. Prócz tego rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. A poza tym jesteśmy gospodarzem 16. Forum Dolnośląskich Uniwersytetów III wieku. Jest to dla nas zaszczyt i jednocześnie pewne wyzwanie, ponieważ ta impreza jest naprawdę na bardzo dużą skalę. Gościmy u siebie 19 albo nawet 20 delegacji uniwersytetów z 25, które na Dolnym Śląsku działają. Jest to dla nas wyróżnieniem i docenieniem naszej pracy, bo na pracę naszego uniwersytetu składa się działanie wielu osób, które działają w wielu różnych sekcjach, zajmują się przygotowaniem programów, które przedstawiamy z różnych okazji. I na przykład już niebawem będziemy mieć ważną rzecz, bo będą otrzęsiny nowo przyjętych, plus obchodzić będą urodziny ci, którzy w tym roku kończą 70 lat. To już jest tradycja i my musimy dla tych osób przygotować niespodzianki, a jednocześnie zachęcić do współistnienia z wszystkimi pozostałymi. Do uniwersytetu wstąpić może każdy, kto czuje taką potrzebę. Niemniej musimy uważać, żeby nie przyjmować bardzo młodych ludzi, gdyż oni mają inne organizacje, ale mamy w swoim gronie osoby, które mają 55+. Mimo że zakładamy, że 60+ to jest ten moment. Nie tworzymy granic. Jesteśmy otwarci i dla tych młodych, jeszcze aktywnych zawodowo, bo to nam jednocześnie pomaga, gdyż te osoby mogą wywierać pewne oddziaływanie na grupę, w której pracują i w ten sposób pozyskują dla nas sympatyków albo osoby wspierające naszą działalność. W sumie mamy takich osób, które jeszcze pracują, a już są z nami, kilkanaście i to nas bardzo cieszy i buduje. To jest dla nas takie święto, mianowicie to jest Forum Uniwersytetów III wieku, Dolnośląskie Forum Uniwersytetów III wieku. Jest to już 16. forum w historii Uniwersytetów III wieku na Dolnym Śląsku. W związku z tym, że co roku, prawie co roku się odbywało, a od pewnego czasu łączymy te fora z jubileuszami uniwersytetów w różnych częściach Dolnego Śląska. W ubiegłym roku byliśmy w Świdnicy, w tym roku jesteśmy w Trzebnicy i jesteśmy tutaj z okazji także 15-lecia Uniwersytetu III wieku Tęcza w Trzebnicy. A ile tutaj mamy uniwersytetów na Dolnym Śląsku? No, na Dolnym Śląsku to tak różnie liczymy, tak? Czyli w naszej federacji tych uniwersytetów jest 27 już od teraz, ale jest jeszcze kilkanaście, które do tej federacji jeszcze nie należą. To są mniejsze, ale też duże, które na przykład uczelniane, które nie wszystkie należą. Należy do nas największy uniwersytet na Dolnym Śląsku, czyli ten, który ma i najstarszy jednocześnie, czyli ten przy Uniwersytecie Wrocławskim z Wrocławia. I to jest rzeczywiście uniwersytet, który za 2 lata będzie obchodził 50-lecie, czyli powstał 2 lata po pierwszym w Europie Uniwersytecie III wieku. I to jest najliczniejszy, a jednocześnie najstarszy. No ale też mamy uniwersytety z bardzo małych miejscowości, które też się zapisały do federacji i mają kilkadziesiąt osób tylko, a nie kilkaset jak tam. Czyli bardzo różne i też mające różne osobowości prawną. Są to stowarzyszenia, są to fundacje, są to uniwersytety, które powstały przy uczelniach, ale także w jednostkach samorządu lokalnego, gdzieś przy bibliotekach. W Grębocicach jest na przykład taki uniwersytet III wieku, więc
Każdy jakoś trochę inaczej funkcjonuje, ale spotykamy się corocznie, wymieniamy doświadczenia, często realizujemy wspólne projekty, integrujemy się, wymieniamy doświadczeniami. No i federacja w ogóle ma taki cel, żeby szkolić liderów tych uniwersytetów trzeciego wieku z tego względu, że no, liderzy się wypalają, naturalnie się starzeją i zmieniają jakby i nie są już tak aktywni jak kiedyś, więc trzeba po prostu szukać nowych, żeby byli coraz młodsi albo też no, coraz chętniejsi do pracy. Chciałbym im pokazać, jak się maluje, jak się rysuje, tak? Może gdzieś zaszczepić w nich taką właśnie pasję już w tym wieku, prawda? I może gdzieś pójdą dalej w tym kierunku i może to ja będę mógł kupować ich pracę, tak? Nie oni moje, tylko ja ich. Będzie mi niezmiernie miło, prawda? Jeżeli gdzieś tam kiedyś za parę lat, miesięcy, może nie wiem, zobaczę, że taki student tego uniwersytetu tak maluje i wow, mówię, kurczę, mam w tym własny wkład i mówię, niesamowite. Więc no, cieszę się bardzo, dla mnie to jest niesamowity zaszczyt, że mogę tutaj być i uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Przy okazji wystawy naszych prac z uniwersytetu, które tutaj też swoje prace prezentuję, zrobiłam taką małą niespodziankę, ponieważ znalazłam w zbiorach w domu pracę mojej mamy, która pochodzi z Wołynia. Moje losy są z Wołyniem związane. I właśnie kiedy była młodą dziewczyną, chodziła do szkoły, w której uczyła się, dla szkoły dla panienek, w której się uczyła i francuskiego, i wielu innych przedmiotów na tamte czasy. Między innymi rysunku, haftu. I ona właśnie zrobiła tą pracę w roku 1931 roku w Dubnie. Ta szkoła się mieściła, siostry zakonne ją prowadziły. Tu jest właśnie jej zdjęcie autorki. To jest też z tamtych czasów, jeszcze z Wołynia. I później nasze losy przeniosły się od 60 roku do Trzebnicy, bo byliśmy repatriantami, którzy emigrowali z tamtych stron aż do Trzebnicy. I tak właśnie chciałam tą pamięć mojej mamy uczcić. Kiedy tak patrzysz na mnie, coś się budzi we mnie. Nie zmysły, na to warciśmy zbyt wiele, ale coś, co nazwać silą się daremnie. O, dać rękę, popatrzeć, tak jak pan to umie. Teatr tańca to jest taki teatr, który nie ma żadnych ograniczeń. My nie przestrzegamy, wykorzystujemy balet, jakąś tam wiedzę, bo gdzieś tam każdy ją wniósł poprzez całe swoje życie, ale tworzymy spektakle teatralne, gdzie jest treść ważna, ruch i przede wszystkim nasze emocje. I to jest bardzo trudno u osób starszych nagle wydobyć emocje, które gdzieś tam się w środku gromadziły. I my to właśnie czynimy. Dobierając taką fajną, interesującą muzykę, tworzymy ciekawe spektakle. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, tak po dwie godziny i zachęcamy. Cóż można powiedzieć o naszych spektaklach? Braliśmy udział, również organizowali takie na przykład poloneza, jak trzeba było, czacze. Braliśmy udział w programie ASOS, takim rządowym, gdzie nasze tańce układał nam choreograf z Wielkiej Brytanii, z Londynu konkretnie. Także one były na wysokim poziomie i w Wałbrzychu wystawialiśmy.